Przechodząc obok starych powązek, mijamy bramę Pięciu Poległych. Chodzi o demonstrację patriotyczną z 1861 roku, która zmieszała się z uczestnikami pogrzebu u Świętej Anny na krakowskim przedmieściu. Carski dowódca rozkazał oddać strzały. Ciała Pięciu Poległych przeniesiono do Hotelu Europejskiego. Najmłodszą ofiarę, 15-letniego chłopca, oddano rodzinie. Wtedy też powstało słynne zdjęcie Karola Bejera, które obiegło kraj. Na czas pogrzebu miasto przybdziało żałobę, a zabite na powązki towarzyszył 150-tysięczny tłum ludzi. Pochowano ich w jednej mogile. Zaborca natomiast nie zgodził się na nagrobek, ale Warszawiacy wiedzieli o miejscu pochówku, więc miejsce to stało się celem pielgrzymek patriotycznych. Nagrobek ustawiono dopiero po wycofaniu się Rosjan z Warszawy w 1915 roku, stąd też upamiętnienie w postaci bramy.